Witajcie, moi drodzy, po bardzo długiej przerwie świątecznej. Przychodzę do Was z pierwszym w tym roku warsztatem albumowym, a właściwie z prezentacją warsztatu albumowego. Chciałabym Wam przedstawić właśnie moją nowość. Jest to album layoutowy, całkiem spory, bo jak na layoutowy album, to w naszym finalnym wykonaniu warsztatowym pomieści nam 80 zdjęć w formacie 9x13, czyli całkiem sporo, jak na taki album, który nie jest rozbudowany, bo jest bardzo prostym albumem, ale jak widać, a może raczej miałam powiedzieć, jak zobaczycie za chwilę, całkiem przyjemny, taki bardzo, bardzo kobiecy, romantyczny, delikatny album. Album ma wielkość 21x18 i grzbiet na 9,5. Składa się z 5 kart. Całość jest obłożona płótnem introligatorskim na podkładzie papierowym. Wiązany, jak widzicie, jest na wstążkę, oczywiście wstążkę old fashion. Na grzbiecie znajdziecie przepiękny flakonik. Tych flakoników mam 6 różnych wzorów, później Wam je pokażę i one będą losowo wkładane do zestawów. A może jak już o nich mówię, to pokażemy je od razu. Dlaczego losowo? Dlatego, że jest to żywica krystaliczna epoksydowa, która zastyga minimum 24 godziny. Nie jestem w stanie odlać takiej ilości, chyba że zajmie mi to bite 2 miesiące albo i więcej. Dlatego będę musiała wykorzystać wszystkie te formy, te formatki, które są na tej jednej formie, a jest ich 6. I wtedy oczywiście 6 razy szybciej jestem w stanie oblać. Ale wszystkie są przepiękne, słuchajcie. Naprawdę są prześliczne. Jak już jesteśmy przy odlewach, to od razu jeszcze w zestawach otrzymacie po kilka sztuk takich maleńkich odlewów, które będziecie mogły sobie wykorzystać w kompozycjach wewnątrz albumu. Będą to różne odlewy, ale też wszystkie będą z żywicy krystalicznej, czyli będą nam markowały dodatki szklane. Okładka jest bardzo skromna. Chodzi przede wszystkim o to, żeby można było album wstawić na półkę bez obawy, że nam tutaj coś się poszarpie, że coś nam będzie przeszkadzało. Z tyłu podobnie. Papier szarpany, wykończony srebrnym, takim metalicznym spawem. Tego nauczycie się na warsztacie. Zobaczycie, jak to się robi. No a cóż my mamy wewnątrz? Nie powiedziałam jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Wykorzystamy oczywiście papiery stamperii. I nie będę tutaj się wysilała na mówienie po francusku, bo akurat kolekcja ma tytuł francuski, ale jest to różany perfum. Miałam tutaj pewien mały problem, bo bardzo chciałam, żeby te zdjęcia były ozdobione przestrzennymi dekoracjami. No i w rezultacie postanowiłam użyć kalki. I przez to, że użyłam tej kalki, ten album wyszedł taki, słuchajcie, jeszcze bardziej eteryczny, taki bardziej zwiewny, jeszcze bardziej delikatny. Wszystkie karty tego albumu na pierwszy rzut oka są praktycznie identyczne. Każda jedna strona przypomina nam taki mały, zapakowany upominek. Jak widzicie, wewnątrz mam już zdjęcia. Za chwileczkę powiem Wam, skąd te zdjęcia i dlaczego akurat takie. Czyli widzicie, jest w sumie prosty. Bardzo szybki do zrobienia, ale będzie wymagał od nas odrobiny cierpliwości i takiej dokładności. To będzie ten taki trochę większy stopień trudności. Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa. To są zdjęcia z mojego ogródka, bo tak jeszcze taki ukłon dla koleżanek z forum ogrodniczych, na których swego czasu uczestniczyłam, szczególnie te, które bardzo, bardzo kochały róże, bo
robiąc ten album, w sumie miałam je na myśli. I wpadłam też na taki pomysł, że można ten album sobie wykorzystać do zaprezentowania własnego ogrodu. Nie tylko zdjęć postaci, osób, rodziny, niekoniecznie, ale właśnie zdjęć ogrodu, a szczególnie różomaniaczki to wiedzą, co mam na myśli i o co mi będzie chodziło, kolekcję róż. Można pięknie opisać poszczególne odmiany, zaprezentować w takim albumie. I zawsze będzie cieszyło, nawet zimą. Na każdej stronie, akurat w tym projekcie albumowym, są zdjęcia, są miejsca na 3 zdjęcia. My w trakcie warsztatu zrobimy sobie na 5 zdjęć. W związku z czym właśnie o te 2 więcej na każdej stronie, czyli 20, tu jeszcze dołożymy po 2 zdjęcia, czyli o 14 więcej niż jest tutaj, bo tutaj jest 56 miejsc, a my zrobimy na równiuteńkie 80. Każda ta kompozycja jest stworzona z wycinanek, z wyciętych z kolekcji i również przyozdobionych właśnie takim srebrnym spawem, srebrnym dodatkiem, jak widzicie, te szklane, ala szklane dodatki też pięknie nam się tutaj wkomponowują. Więc każda ze stron jest zbudowana dokładnie w ten sam sposób, a różnią się jedynie papierem. Kolejne, tu akurat moja łąka kwietna, czyli kończynka. Różnią się jedynie wykorzystanym papierem i kompozycjami. Kompozycje są przyklejone nie do karty, ale do maty na zdjęcia, przez co właśnie są ruchome, jeszcze bardziej przestrzenne. Dają taki fajny efekt. Nie przeszkadzają, można otwierać i przez to właśnie można było zwiększyć tą ilość zdjęć. Gdyby były normalnie w tradycyjny sposób przyklejone te kompozycje, to tylko jedna mata by nam się na tym zdjęciu zmieściła, a tak nam się zmieści 5. Więc tak szybciutko przelecę, pokażę Wam wszystkie te kompozycje. W kolekcji papierów są elementy do wycinania. Nie jest ich dużo, ale są przepiękne i przede wszystkim są to właśnie takie kosmetyczne etykiety. Kosmetyczne etykiety i flakony na perfumy. Oczywiście kwiaty. I to wszystko wykorzystamy sobie do stworzenia naszych kompozycji. Karty są mocowane na moim systemie mocowania, czyli tym z listewką. Tym razem zrobimy sobie karty z zaokrąglonymi rogami. I moje ukochane jeżówki, które ku mojej rozpaczy postanowiły mi się z ogródka niestety wyprowadzić. Będę musiała je ponownie sobie zaaplikować, jak widzicie. Zdjęcie 9x13. I kolejna skromna, ale efektowna, bardzo przyjemna dla oka kompozycja. I oczywiście każda jedna jest ruchoma.
to również moja ulubiona róża. Jedna z nielicznych, która przeżyła moje piaski i wymrożenia. Wydawałoby się, że bardzo delikatna, a jednak wciąż żyje i przepięknie kwitnie. Alchemist, cudowna róża. Jeśli lubicie róże i macie ochotę na takiego kameleona, bo ona zmienia kolory od różowego poprzez żółty, pomarańczowy, do łososiowego, w zależności od temperatury, od podłoża, na którym rośnie. Ale jest przepiękna. Papiery są niezwykłe, muszę Wam powiedzieć. Bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. To jest również mój alchemist. To jest ta sama róża. Tylko spójrzcie, inną temperaturę dostała i już wygląda zupełnie inaczej. Wstążeczek tutaj mamy szaleńczą, spójrzcie. I czmiele, których mam masę w ogrodzie. Z rzadka trafiają mi się pszczoły, ale czmieli mam naprawdę bardzo dużo i uwielbiają lawendę, której też mam całkiem sporo, bo lubi tutaj te nasze piaski, więc bardzo ładnie kwitnie. A czmiele ucztują. I tu znowu flakonik. I to by była ostatnia strona. Na stronach okładkowych, na tej przedniej i tylnej okładce, mamy kryte wodospady. I dołożymy sobie jeszcze jedną matę. Troszeczkę przesuniemy dosłownie o pół centymetra w dół i tutaj nam się zmieści jeszcze jedna mata na dwa zdjęcia. Więc kolejne miejsce zyskane. Tutaj mamy także to wykończenie srebrne. Wygląda to, powiem Wam, naprawdę pięknie i już nawet żadna ciocia ani babcia nie zwróci Wam uwagi, że daliście uszkodzony album, bo od razu widać, że to właśnie tak miało być. Wszystkie informacje dotyczące warsztatu, zapisów warsztatowych znajdziecie pod filmem. Nie będę już tutaj Wam czasu zabierała. Mam wielką nadzieję, że album Wam się spodobał, że zechcecie go ze mną zrobić. I jeszcze raz szybki rzut oka, jak to wygląda. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam gorąco do wzięcia udziału w moim warsztacie.